Witam Państwa serdecznie na kolejnym na kolejnym wykładzie dotyczącym wytrzymałości materiału. Jak wcześniej korzystam z prezentacji przygotowanej przez panią doktor habilitowaną inżynier Kingę Nalepkę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zginaniu. No tutaj nie ma być może za dużo co mówić, bardziej trzeba sobie wprowadzić kilka takich pojęć. Natomiast no, musimy to zrobić, żeby móc przejść do tego, co jest clue wytrzymałości materiałów, czyli obliczeń. I tak jak omawialiśmy sobie warunki na rozciąganie, ściskanie, ścinanie czy skręcanie, gdzie mogliśmy sobie mówić, że powodujemy pewne siły lub momenty, tak zginanie jest generowane przez moment, który jest prostopadły niejako do osi X, czyli powoduje ugięcie prostopadle do osi X, albo to będzie moment Y-owy, albo to będzie moment Z-owy, wywołany albo przez czyste momenty, albo przez przyłożone siły. Wydaje mi się, że tutaj nie ma za bardzo co o tym mówić. Moment Y i moment Z zostały zaznaczone na rysunku. Widać, że one są rzeczywiście... Wektor tych momentów jest prostopadły do osi X, czyli do osi naszej belki, naszego pręta, naszego wału czy osi. Jeżeli mówimy o momentach, to mogą one być w tym przypadku generowane z wykorzystaniem zarówno czystego momentu zginającego, albo siły poprzecznej, która może zarówno działać w osi Z-owej, ale może też działać w osi Y-owej. Siła podłużna w tym przypadku nie będzie występowała, bo dzisiaj będziemy mówili sobie tylko o czystym zginaniu. Jeżeli oczywiście wycięlibyśmy sobie kawałek belki, do której przyłożyliśmy siłę rozproszoną Z2, no to musi nastąpić równowaga. Mianowicie siły zastępcze, siły wewnętrzne T i M po jednej stronie, dodać siły zewnętrzne T X i M od X po drugiej stronie, dodać ta siła nasza Z2, muszą nam się równoważyć. To wiemy, pamiętamy, że cały czas tak naprawdę znajdujemy się w działaniu pierwszej zasady dynamiki Newtona, więc no cały czas siły w naszym układzie muszą się równoważyć, gdyż pozostają w spoczynku. No lub muszą wynosić 0. Pozostałe siły będą tutaj równały się 0. I teraz, jeżeli byśmy sobie dla tej siły rozproszonej Q małe wyznaczyli pewną wartość gęstości średniej na tym odcinku, co oczywiście jest możliwe, niezależnie od tego, czy ta siła jest liniowa, czy też nie, i możemy sobie zapisać, że nasze Q to jest X plus Y delta X, gamma delta x, gdzie delta x to jest długość całości odcinku, natomiast gamma to jest pewna wypadkowa wynikająca z rozkładu tej siły i odległość mała delta delta x jest to odległość od środka ciężkości od w tym przypadku punktu B. Jeżeli teraz byśmy sobie dla tego układu chcieli napisać równanie równowagi sił, ale też równanie równowagi momentów, tutaj znowu wracamy troszkę do statyki, to możemy zapisać, że nasze Tx z minusikiem dodać Tx plus delta x z plusikiem, dodać ta nasza siła wypadkowa małe q razy długość, po której ona działa, bo przypominam, że to jest tylko pewna gęstość siły, więc musimy pomnożyć ją razy długość, na której ona działa, równa się 0. Jeżeli chodzi o momenty, to liczymy sobie momenty względem punktu B, tak? Możemy oczywiście, moglibyśmy liczyć sobie względem drugiego punktu po drugiej stronie, no w tym przypadku przyjęto, że będzie to punkt B, no to jest minus Tx razy delta x, minus moment działania mx, m od x, dodać siła wypadkowa nasza rozproszona, pomnożona razy t
delta x to jest na razie wartość siły, no i musimy tą wartość siły pomnożyć razy promień, tak? To jest promień, na którym działa ta nasza wypadkowa, czyli to jest odległość pomiędzy punktem C a punktem B, no i dodać mx plus delta x i to musi nam się równać 0. Jeżeli teraz sobie te równania, równowagi, to nie jest nic trudnego, wymnożymy, okaże się, że nasze tx plus delta x to się równa tx dodać taki ułamek. Jest to pewna wartość wypadkowa, tak? Natomiast mx plus delta x równa się mx plus znowu pewna wartość wypadkowa, czyli ta wartość wypadkowa to jest pochodna z danej funkcji dla x plus alfa razy dx, tak, po x, razy długość, tak? I tutaj będzie tak samo. Tu jeszcze mamy twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej, która mówi nam, że jeżeli funkcja jest ciągła w pewnym przedziale, a wiemy, że zarówno funkcja siły w belce, jak i momentu w belce jest funkcją ciągłą, tak, ponieważ nie mamy tu nagłych punktów zmian średnicy, czyli w tym przypadku na pewno będzie wartością ciągłą, jest równoliczkowalna, to możemy wyznaczyć taki punkt, który spełnia tą zależność. I zwróćmy uwagę, że ta zależność rzeczywiście w pewien sposób przekształcona, dokładnie to, co mamy w ramce, jest bardzo podobna do tych zależności na siłę, siłę tnącą, tak, dlatego te, jak i moment gnący, które uzyskaliśmy z warunków równowagi. I co możemy z tym zrobić dalej? Jeżeli znamy teraz poprzednie twierdzenie o wartości średniej oraz to, co wyszło nam wcześniej, czyli że nasze tx to się równa tx plus delta x to się równa coś, to coś wprowadzamy tutaj, możemy wykazać, że tak jak tutaj oczywiście przekształcono to w bardzo prosty sposób, nie będę teraz tego pokazywał, myślę, że każdy jest to sobie w stanie samemu zrobić. Jeżeli chcecie Państwo, żeby te wyprowadzenia się pojawiły, czy pojawił się na tym albo na kolejnym wykładzie, proszę pisać w komentarzach. Natomiast, no mówię, to są bardzo proste działania. Możemy sobie wykazać, że pochodna siły tnącej po długości belki równa się minus qx, gdzie q to jest siła, gęstość siły przyłożoną do belki, tak? Czyli gęstość siły to jest pochodna siły tnącej, natomiast pochodna momentu po długości belki to się równa siła tnąca, czyli siła tnąca jest pochodną momentu, tak? No a z tego wynika bezpośrednio, że pochodną siły, gęstości sił przyłożonej do belki jest druga pochodna po momencie. Co to oznacza? Za chwilę zobaczymy sobie na wykresach, ale jest to pewna rzecz, która bardzo nam się przyda, twierdzenie Schwedlera-Żurawskiego. Ono jest bardzo przydatne w trakcie rozwiązywania zadań z wyznaczania sił tnących i sił gnących, sił tnących i momentów gnących w belce. I możemy sobie wywnioskować to, co powiedziałem dokładnie przed chwilą. To samo jest tutaj pokazane. Tak? Miejsce zerowe siły, jeszcze warto powiedzieć, że miejsce zerowe siły poprzecznej określa ekstremum momentu, no to wynika też z tego układu, tak? Czyli jeżeli pochodna się zeruje, no to mamy pewne ekstremum. Mam nadzieję, że o monotoniczności funkcji każdy pamięta chociaż kilka informacji. I tak, jeżeli mamy belkę, do której przyłożymy pewną siłę rozproszoną, tutaj pokazano jaka pewna gęstość sił, no to skoro tu mamy siłę Q, gęstość sił Q, pokazaną, przyłożoną do całej belki, to wykres sił tnących, tak, to jest funkcja liniowa, więc to będzie funkcja rosnąca lub malejąca, tak? Natomiast moment będzie całką z tej funkcji. Innymi słowy,
Jeżeli mamy moment, to pochodną momentu jest siła tnąca, a pochodną siły tnącej będą siły przyłożone do naszego układu. I tutaj już sobie widzimy, tak, jeżeli mamy gęstość sił, to siła tnąca będzie funkcją malejącą rosnącą, moment będzie siłą, będzie wyrażony funkcją drugiego stopnia. Jeżeli mamy belkę, do której przyłożymy siłę skupioną, obojętnie czy w jednym, w dwóch, 50 punktach, to zawsze wykres sił tnących będzie w tym miejscu funkcją stałą, tak? Bo to jest jeden punkt, czyli to jest wartość stała, więc tutaj wartość całka z wartości stałej, no to jest funkcja liniowa stała, tak? A jeżeli to jest funkcja stała, no to jej całką będzie funkcja rosnąca lub malejąca. Oczywiście w zależności od tego, jaki znak przyjmie siła tnąca, to sobie pokażemy, jak to rozwiązywać w części ćwiczeniowej, jak te płaszczyzny dobierać. Natomiast jeżeli mamy belkę, do której przyłożyliśmy tylko moment, no to siły tnące będą funkcją stałą, a momenty będą funkcją rosnącą lub malejącą. Warto sobie zwrócić uwagę na to, co następuje w punkcie przyłożenia czy siły, czy momentu, czyli mianowicie skokowa zmiana wartości siły lub momentu. Zadanie może to nie teraz, natomiast warto sobie też powiedzieć o dwóch rzeczach. Czym się różni zginanie proste od zginania poprzecznego? Najłatwiej jest to wytłumaczyć na wykresie momentu. Jeżeli mówimy o zginaniu prostym, to w takim wypadku moment na danej belce będzie zawsze funkcją stałą, a jeżeli jest funkcją stałą, to mamy tutaj odpowiednik zginania, który jest wywołany czystym momentem. Czyli jeżeli mówimy o zginaniu prostym, to wtedy wartość momentu na całej długości belki będzie niezmienna, momentu gnącego. Natomiast jeżeli mówimy o zginaniu poprzecznym, z którym najczęściej mamy do czynienia w przypadku układów mechanicznych, w takim przypadku wartość momentu na długości belki może się zmieniać i zazwyczaj będzie wywołane przez siły lub przyłożenie pewnej gęstości siły. Zwróćmy sobie uwagę na to, że tak jak w przypadku tej belki, możemy mieć przypadki, kiedy belka jest zginana w pewnych miejscach poprzecznie, a w pewnych miejscach jest poddawana zginaniu prostemu. I teraz tak, łatwo sobie wyobrazić, że zasadniczo, jeżeli poddamy pewną belkę zginaniu, to teraz co się dzieje? Wyobraźmy sobie plik kartek, ryzę papieru, którą mamy w ręku. Jeżeli zaczniemy ją wyginać, ja może się posłużę jakimś podręcznikiem z termodynamiki, bo ich akurat pełno wokół mnie leży. Jeżeli teraz ja ten podręcznik zacznę wyginać, to teraz co się dzieje? Ta długość, ten bok, on mi pozostaje niezmienny, bo on jest zszyty. Natomiast druga część, dolne kartki, one zaczynają być za długie. Natomiast górne kartki, one zaczynają być za krótkie. I tak samo dzieje się w przypadku belki. Tylko jeżeli my mamy belkę, no to oczywiście tam nie ma mowy o tym, żeby coś się stało za długie czy za krótkie. W takim przypadku mamy górne włókna, które poddawane są rozciąganiu, tak żeby te włókna tutaj dociągnąć w tą stronę i tu zapewnić pewien płaski brzeg, i dolne włókna, które poddawane są ściskaniu, tak żeby je wepchnąć tam do środka i żeby skrócić długość właśnie tych dolnych kartek. Skoro góra poddawana jest rozciąganiu, dół poddawany jest ściskaniu, to musi istnieć oś, tak zwana oś obojętna, czyli taka kartka w tym podręczniku, której długość nie będzie ulegała zmianie. W tym podręczniku oczywiście łatwo to sobie, ponieważ jego przekrój jest prostokątny,
to łatwo to sobie wyznaczyć, że w tym podręczniku będzie to oczywiście środkowa kartka, tak samo będzie w belce prostokątnej. Natomiast w ogólności ta tak zwana oś obojętna nie musi pokrywać się z środkiem przekroju danego pręta danej belki. Zwróćmy sobie, tutaj oczywiście jest to tak bardzo ładnie napisane, pręt prosty, prosty pręt pryzmatyczny o niezmiennym przekroju, przypominam, o dowolnym przekroju, poprzecznym i zdanych więzach. Obciążono w końcach momentami M, których wektory są równoległe do jednej z osi głównych centralnych przekroju poprzecznego. Pręt nieważki, oś Y i Z, osie Y i Z stanowią osie główne centralne przekroju poprzecznego. Przekroje poprzeczne pręta pozostają płaskie i prostopadłe do ugiętej osi pręta po przyłożeniu obciążenia. To jest dokładnie to, co widzieliśmy, to, co się działo z tymi kartkami. Tyle, że no, my mieliśmy osie na jednym końcu tych kartek, no, one musiały ulec zmianie w przypadku podręcznika, bo tam była zmiana jakby tej geometrii końcowej. Natomiast w przypadku, tutaj zwróćmy ten rysunek, konfiguracja końcowa, w przypadku naszego pręta żadna z tych stron ona nie ulega odkształceniu, czyli te włókna u góry będą poddawane rozciąganiu, te włókna na dole będą poddawane ściskaniu i tak samo jak długość tych kartek, ona się zmienia, te kartki na dole są coraz dłuższe, te kartki u góry coraz krótsze, tak to ściskanie i rozciąganie będzie zależne od odległości od osi obojętnej, co prawdopodobnie tutaj za chwilę będzie pokazane. Teraz chwilka matematyki. Odkształcenie liniowe epsilon z x możemy sobie określić jako granica długości odkształconej minus długość początkowa, tak? Długość odkształcona h'g', długość początkowa hg podzielona przez hg. Jeżeli teraz chcielibyśmy sobie wyliczyć tą długość, ponieważ zwróćmy uwagę, co tu się dzieje. Pręt ulega ugięciu, zaczynając tworzyć pewien łuk. Więc ja mogę sobie powiedzieć, że ta długość tego pręta to jest w rzeczywistości długość tego łuku. A długość tego łuku to jest nic innego niż długość delta phi, czyli długość tego łuku jakby wyrażona w radianach, pomnożona razy promień. Tutaj ten promień to będzie ρ od x, w tym przypadku to by było ρ od x, oczywiście tutaj no, ρ będzie dążyło do nieskończoności, plus pewna wartość z, tak, odpowiadająca ustawieniu początkowemu. I jeżeli to sobie skrócimy, to wyjdzie nam, że odkształcenie postaciowe to jest nic innego niż z przez ρ od x, tak? Czyli oczywiście z to jest odległość od góra-dół, tak? Odległość od osi obojętnej w takim przypadku. Z przez ρ od x, czyli jest to, o czym mówiłem. Jeżeli z jest zerowe, czyli znajdujemy się na osi obojętnej, to odkształcenie jest zerowe. Jeżeli z jest dodatnie, znajdujemy się powyżej osi obojętnej, tak, to mamy ściskanie. Jeżeli z będzie ujemne, to mamy, przepraszam, jeżeli z jest ujemne, to będziemy powyżej, bo musimy mieć rozciąganie, ma znak ujemny. Jeżeli jest poniżej, mamy ściskanie, mamy znak dodatni. No i prawo Hooka, tak, które mówi nam, że naprężenia to się równa moduł Janka razy z przez ρ. No jeszcze równoważność układu sił przekrojowych i naprężeń, tak, jeżeli siły normalne są równe 0, no to odkształcenia po x też są równe 0, siły normalne, czyli te przyłożone wzdłuż osi. No a w takim przypadku te naprężenia występujące w tych włóknach poprzecznych, tak, możemy sobie określić jako moduł Yanga podzielone przez ρ. Zwracam uwagę, czym to ρ tutaj jest.
pomnożone razy moment statyczny względem osi głównej centralnej i to też musi być równe 0. Tak? To jest wypadkowa naprężeń po całej powierzchni. Tak? Zwracam uwagę, całka podwójna po całej powierzchni. Czyli wypadkowa naprężeń po całej powierzchni. No i teraz tak. Skoro tak, no to moment Y-kowy, moment po osi Y tutaj pokazanej, tak? Możemy sobie określić jako całka podwójna sigma z X razy Z dA, gdzie Z to jest wysokość w stosunku do osi głównej centralnej, dA to jest pewne pole i zgodnie, jeżeli pod sigma Z podłożymy E Z przez rho, otrzymamy, że całka podwójna po naprężeniach, tak, po tym polu powierzchni, tak naprawdę równa się, przejdźmy tutaj, moduł Younga podzielony przez rho razy Y, gdzie Y to jest główny centralny moment bezwładności względem osi Y. Natomiast z tego możemy przekształcić sobie, tak, wiemy, że to jest równe momentowi, no bo my wyszliśmy z tego założenia. Z tego możemy sobie obliczyć w końcu, czym jest nasze 1 przez rho, a 1 przez rho to jest moment podzielony przez epsilon razy y, a więc z tego równania możemy sobie w końcu wyliczyć naprężenia normalne oraz odkształcenia liniowe. Po prostu 1 przez rho podstawiając do wcześniejszych wzorów. I zwróćmy sobie uwagę, że zgodnie z tym, co widzieliśmy sobie na naszej wizualizacji w postaci naszej kartki, naszej książki, tak, nim jesteśmy dalej, tym te odkształcenia, a więc też naprężenia, tak, możemy to niejako utożsamić. Naprężenie i odkształcenie będą większe. W przypadku tego, co się znajduje nad osią obojętną, będą one rosły aż do osiągnięcia pewnej wartości maksymalnej, będą dodatnie. W przypadku ściskania poniżej osi obojętnej będą one ujemne. Tak? Dobrze, mam nadzieję, że to jest jasne. Ja tutaj poczyniłem takie złe założenie, że ta oś HX, ona jest osią obojętną, tak? Oczywiście tutaj osią obojętną powinna być ta oś zaznaczona tutaj na czerwono, pokrywająca się z osią X-ów. No i teraz tak, jeżeli chodzi o warunek bezpieczeństwa, to można powiedzieć, że jest to klasyk, po prostu naprężenia minimalne na ściskanie i naprężenia minimalne, maksymalne na rozciąganie i minimalne na ściskanie muszą być mniejsze niż naprężenia dopuszczalne na rozciąganie lub naprężenia dopuszczalne na ściskanie, w zależności od tego oczywiście, czy będziemy mówili o materiałach kruchych, sprężystoplastycznych, tak, no ale to tak naprawdę jest to, co omawialiśmy sobie na drugim wykładzie, kiedy mówiliśmy o jednoosiowym rozciąganiu i zginaniu. Czyli zwróćmy uwagę na to, że o jednoosiowym rozciąganiu i ściskaniu. Czyli zwróćmy uwagę na to, że zasadniczo zginanie to jest rozciąganie i ściskanie materiału jednocześnie. I to jest bardzo ważna analogia, bo ona tłumaczy i pokazuje nam bardzo dużo rzeczy, jak choćby to, dlaczego w przypadku zbrojeń, tak, nie wiem, dźwigarów w budynkach, dajemy metalowe wzmocnienia, metalowe i teraz zapomniałem nazwy, zbrojenia. I dlaczego one się znajdują tylko w pewnej warstwie, zazwyczaj w górnej warstwie dźwigara. Tak, w górnej, w dolnej warstwie dźwigara. Ściskany, a tam jest rozciągany, tak. W dolnej warstwie dźwigara, ponieważ jeżeli mamy dźwigar o przekroju prostokątnym, on jest poddawany takiemu układowi, no to wyraźnie widzimy, że górne włókna są ściskane, dolne są rozciągane, a beton jest
materiałem kruchym, nie przenosi więc naprężeń rozciągających, więc musimy coś do tego naszego dźwigara dodać, co te naprężenia rozciągające przeniesie. W naszym przypadku będzie to zbrojenie. I to jest powód, dla którego w ogóle zbroi się wszystkie elementy, które wykorzystują w swojej konstrukcji beton, żelbeton i inne tego podobne materiały. Państwo, którzy studiują budownictwo, osoby, które studiują budownictwo, czy możecie się spytać znajomych, oni na ten temat będą wiedzieli zdecydowanie więcej, mogą wam coś na ten temat opowiadać. To, co się tutaj pojawia, to oczywiście jest też pewien wskaźnik WG, bo zwróćmy uwagę na to, że w przypadku materiałów sprężysto-plastycznych możemy sobie powiedzieć, zresztą w przypadku materiałów kruchych, że mamy pewien moment podzielony przez moment bezwładności pomnożony razy odległość z maksymalne albo z minimalne. Tak, z minimalne oczywiście też jest wartością dodatnią, bo chodzi o to odległość od osi obojętnej, będzie to określane. Tu jest dla bezpieczeństwa podane w wartości bezwzględnej. Tak, bo pamiętamy, że naprężenia ściskające są zawsze ujemne. Więc pewnej konwencji znaków tutaj przestrzegamy. Natomiast nasze Y podzielone przez maksymalną odległość od osi obojętnej możemy zastąpić czymś, co nazywamy wskaźnikiem wytrzymałości przekroju na zginanie, co definiuje się po prostu jako Y podzielone przez maksymalne Z. I jest to na tyle dobre, że to są wartości stabilaryzowane. Co warto sobie jeszcze powiedzieć w tym miejscu o osi obojętnej? Przy zginaniu prostym pokrywa się z wektorem momentów, czyli wektor momentów i oś obojętna mają, no po prostu są w jednej płaszczyźnie, tak? Oś obojętna, ja tu bardziej wolę mówić płaszczyzna obojętna, bo oś obojętna, no jest tutaj pokazana ta oś, tak? Ona w każdym przekroju będzie inna, płaszczyzna jest dla całego trójwymiarowej belki, dla całej trójwymiarowej belki taka sama. Oś obojętna dzieli bryłę naprężeń na rozciągające i ściskające. W punktach najdalej od niej położonych występują największe naprężenia, dodatnie lub ujemne oczywiście. To sobie powiedzieliśmy. No i jeżeli chodzi o stabilizowanie wskaźników wytrzymałości przekroju przy zginaniu, tutaj mamy kilka przypadków. Oczywiście to, czy musicie się tego uczyć, czy nie, zależy już tylko od tego, jakie macie wymagania od prowadzących. Według mnie, skoro to jest stabilizowane, skoro możemy to w każdym poradniku znaleźć, to jest coś, o czym pamiętać nie musimy, tak? Natomiast musimy pamiętać, że maksymalne naprężenia to jest moment podzielony przez wyznacznik. No i tutaj jeszcze przykład jeden, my go tutaj nie będę go omawiał, natomiast zapraszam wszystkich Państwa do części ćwiczeniowej, gdzie rozwiążemy sobie kilka zadań i omówimy metodykę rozwiązywania zadań w przypadku zginania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na ćwiczenia.